Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No w Ameryce inflacja jest galopująca, a teraz z całą tą sytuacją na Ukrainie, z Rosją, która zaatakowała Ukrainę, inflacja jeszcze będzie bardziej galopująca. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń, o codziennych powiadomieniach. Polecaj, gdzie możesz. No, amerykańscy politycy, no szczególnie ci lewacy, no to zapatrzeni zawsze byli na Kubę. No do tej pory uważają, że najlepsi lekarze są na Kubie, no i że Kuba kształci dziesiątki tysięcy lekarzy. No w sumie to jak się przyjrzeć zagadnieniu, no to Kuba nie kształci lekarzy, tylko można powiedzieć takich pielęgniarzy, techników. No ale lewacy zawsze Bernie Sanders Piasecki, to ten komunista, który w Senacie jest kilkadziesiąt lat, ma parę domów, który pojechał do Rosji właśnie na podróż poślubną, no to zachwalał Wenezuelę. No i teraz mamy Wenezuelę w Ameryce. Oficjalna inflacja to jest około 9%, no a prawdziwa inflacja no to jest dużo, dużo większa. Problemem jest taki, że każdy normalny no to by sobie pomyślał tak, rok temu zarabiałem ileś, zapłaciłem te rachunki, kupiłem jedzenie, zapłaciłem za mieszkanie, dom, pożyczkę i tak dalej. No i wydałem miesięcznie tyle. A dzisiaj, robiąc wszystko to samo, zapłaciłem 1,5 razy więcej, czyli powinno się powiedzieć, że inflacja jest 50% ekstra, tak? Czyli 150 tego, co było kiedyś, 1,5 razy. Prosta kalkulacja. Ale nie, politycy to inaczej, wyłączają to, wyłączają tamto, wyłączają jedzenie, wyłączają energię i tak dalej, i tak dalej. No i każdy normalny puka się w głowę i mówi do tego Sejmu, czy parlamentu, czy kongresu, mówi, czy wy wszyscy jesteście walnięci. No podobna sprawa w Ameryce, jak się mówi o bezrobociu. Bezrobocie, no to mówią tam 4, 5, 6, 7%. No i co to znaczy? No to znaczy, że w zasadzie w Ameryce na 330 milionów ludzi to 120 milionów pracuje. 120 milionów pracuje, czyli powiedzmy 200 milionów nie pracuje. Na te 200 milionów, no to powiedzmy jest 60 milionów w szkole, uczniów w szkole. Do tego można powiedzieć jest 60 milionów emerytów, no bo dzieci emerytów, no to mniej więcej jest ty przekrój taki od wiekowy, ten sam przedział, no czyli cała reszta, 80 milionów nigdy nie pracuje. No i teraz o co chodzi z tym bezrobociem? No jeżeli jest 120 milionów ludzi i firmy płacą ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, no to oni w tym momencie, kiedy płacą, kiedy idą na zwolnienie, no to mają, przysługuje im ubezpieczenie. No i dostają tam 500, 600, 700, 1000 dolarów, w zależności ile zarabiali. Tak dużo nie dostają. No i to jest ta liczba tych na bezrobociu. Bezrobocie w Ameryce nie znaczy, że są bez roboty, tak? No bo bez roboty to jest dużo więcej ludzi niż tych na bezrobociu. No i teraz dochodzi do tego, co się z Ameryką dzieje. No, jest ta inflacja potężna, no ale skąd to się bierze? No Biden zaczął rozdawać pieniądze na lewo i na prawo. Bardzo się ucieszyli, że panika 19 przyszła, no to w zasadzie dzięki temu wygrali wybory. No teraz w 2022 w tych wyborach międzyprezydenckich i wyborach 2024 prezydenckich będzie to jedna wielka porażka, no ale zwyciężyli. Oficjalnie przejęli władzę, no i zaczęli rozdawać pieniądze. No i teraz jest dług narodowy. Dług narodowy
osiągnął 30 trylionów dolarów. 30 trylionów dolarów, czyli to jest trójka i 13 zer. To są no, milion, dwa miliard i znienacka zaczynamy mówić o poważnych pieniądzach. Jakby policzyć, jak zaokrąglić ilość mieszkańców w Ameryce na 300 milionów, no to wychodzi na to, że to jest 100 tysięcy dolarów na każdego żyjącego człowieka w Ameryce. Także 100 tysięcy dolarów na żyjącego, a że pracuje co trzeci, no to jest 300 tysięcy długu państwowego na każdego. No to w życiu tego długu nie da rady spłacić, szczególnie, że 50% Amerykanów pracujących nie płaci podatku, no bo mają najróżniejsze ulgi i tak dalej. Także to są straszne pieniądze. W Rosji w zasadzie zadłużenie w stosunku do dług narodowy, do dochodu narodowego, no to jest tylko 18%, 19%. W Chinach to jest 70%, a w Ameryce jest 120%. Także to jest dużo więcej. No i teraz te pieniądze to się będą kończyły. Fundusz autostrad i dróg, no to w zasadzie pieniędzy zacznie brakować już w 2027 roku, no i nie będzie co zrobić. Ten tak zwany Social Security to znaczy bezpieczeństwo społeczne. No to jak to działa? To działa tak, że każdemu pracownikowi przymusowo zabierają 7,5%, no i każdemu pracownikowi pracodawca dodaje następne 7,5%, także jest 15%, czyli że na każde 6-6,5 roku przepracowanego jest odłożona, powiedzmy, emerytura na jeden rok. Tak, także jeżeli ktoś pracuje, powiedzmy, 36 lat, no to ma odłożonej tej emerytury na 6 lat. No nie jest to dużo. Emerytura byłaby wypłacana nie w takiej pensji, jak była, czyli to, powiedzmy, można zrobić 10 lat. Także ta emerytura przymusowa to jest 10 lat. No są tam jeszcze inne filary i tak dalej, no ale pieniądze się kończą. Pieniądze się teoretycznie kończą w 2033 roku, zabraknie pieniędzy. Oryginalnie ten Social Security, to bezpieczeństwo społeczne, no to jak wchodziło tam w latach 1930, no to się zbierało, no około 35 ludzi pracowało na jedną osobę, która dostawała, no bo wtedy to dostawały wdowy i dzieci. A teraz, no to pracuje około dwóch, czy tam troszeczkę ponad dwie osoby na jedną osobę otrzymującą, tak? Także to jest taka piramidka finansowa, no i to wszystko prędzej czy później tąpnie. Także mamy Wenezuelę. No i widać to, Jest ta inflacja. No, każdy normalny rozumie, że inflacja no to jest, kiedy się drukuje za dużo pieniędzy. Kiedy się drukuje za dużo pieniędzy, jak się rozdaje, no to trzeba wszystko drukować. 6 trylionów dolarów rezerwy federalne po prostu dorzuciły te 6 trylionów, no bo oni to jest taki cyrk po prostu. Cyrk to jest dym, lustra i oszukaństwo, bo Federalna Rezerwa kupiła od Ministerstwa Skarbu, wzięła pożyczkę w zasadzie od prywatnych instytucji, od banków, od Chińczyków. No i później jak wzięła tą pożyczkę, no to ta pożyczka wsadzili na swoje konto, no i na swoim koncie wtedy powiedzieli, że to jest w zasadzie kredyt do wydania. No, jeżeli się popatrzy na 30 trylionów, no to prędzej czy później, jak się popatrzy, że trzeba płacić, powiedzmy, 3% rocznie samych odsetek,
no to 33 trylionów to jest trylion, to jest nawet jeden, no 30 trylionów, no 1/30, tak? No to 1/30 to jest 3%, to trzeba będzie płacić trylion dolarów na samych odsetek. Dlaczego to jest tak ważne? No to jest teraz ważne, szczególnie w kwestii tej Ukrainy, Chin, no i Rosji. No bo wszyscy ci, którzy pożyczają, co biorą te pieniądze, no to mówią, że Amerykanie i że pieniądze amerykańskie są jakimś takim uniwersalnym standardem, no i nikt od tego nie odstąpi. No ale co się stanie, kiedy ci, którzy Chińczycy, no to mają tam potężne pieniądze zainwestowane w obligacjach, czyli w zobowiązaniach rządowych. No i teraz przy tej Rosji, Ukrainie, przy Tajwanie możliwe, że oni się dogadają, że yuan czy rubel albo rublo yuan ma jakąś wartość, no i dolar już nie będzie wymienialny, tak? Nie będzie używany w transakcjach, no i wtedy będzie jeden wielka wpadka, no bo wtedy to już inflacja będzie już kompletnie jakaś, jak uciekający pociąg. No, wszyscy ci ignoranci, eksperci, no to mówią, że rząd federalny może zawsze to wycisnąć tak, żeby było 2% tylko inflacji. No, jeżeli tak mówią, że mogą to zrobić, a teraz jest 8-9% w ciągu ostatniego roku, no to coś jest nie tak, tak? Te pieniądze drukowane i płacenie tych odsetek, no to jest jednak bardzo, bardzo niebezpieczne. No i wtedy zaczyna się bezpieczeństwo narodowe. To bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo narodowe, bo jeżeli rząd federalny zwalcza i inflację, no to nawet jeżeli chcieliby zrobić to, co było po wojnie, tak, no po wojnie to była inflacja tam 4,5-4%, no bo też były takie potężne pożyczki i rozdawnictwo i to te wszystkie finansowe narzędzia, no prędzej czy później to wszystko padnie. No i co pierwsze jest do odstrzału? No obrona narodowa, wojsko, militaria i tak dalej. Dlaczego Ameryka była taka silna? Dlaczego wygrała tą zimną wojnę z Rosjanami? No dlatego, że ekonomia była mocna, dochód narodowy był mocny, no to przemysł obronny był dosyć mocny, no i przepraszam, i Związek Sowiecki nie był w stanie utrzymać się swojej ekonomii, no i w zasadzie wtedy upadł. Jeżeli słucha się niektórych takich idiotów, fachowców, ekspertów i oni mówią, że nie będzie takiego kryzysu. No w Ameryce już był taki kryzys z nieruchomościami. Rząd federalny, no to były takie dwie instytucje, Freddie Mac i Fannie Mae, no one w zasadzie to gwarantowały pożyczki, no hipoteki, pożyczki na domy. I co się stało tam w latach 90. No stało się to, że inwestorzy zaczęli kupować hipoteki, że cała ta spekulacja nieruchomościami dostała jakiegoś obłędu. No i później wtedy, kiedy wszyscy kupowali domy dlatego, żeby zainwestować i spekulować, no to wszystko tąpło. No i całe te federalne instytucje po prostu padły. Dlaczego? No w pewnym momencie no to ludzie już mówili, nie ma znaczenia, ile dom kosztuje, najważniejsze jest to, za ile dom się sprzeda za pół roku czy za rok, tak? No jeżeli już jak to mówili w Ameryce, jak już
czy ścibut na rogu ulicy sugeruje, jakie akcje kupować, no to trzeba się wycofać w tym momencie z giełdy i z rynku. No i to właśnie tak było. Te nieruchomości po prostu padły. Instytucje państwowe również padły. Także wszyscy, co mówili, że te instytucje gwarantujące jakąś stabilizację finansową na rynku mieszkaniowym czy nieruchomości i wszyscy ci, co mówili, że to nie może paść, no to jednak padło. No i teraz mamy podobną sytuację. To wszystko, cały ten system pieniężny jest postawiony na głowie. No i co będzie? Później się to wszystko odbija tym, że rozwój się zmniejsza, ekonomiczny wzrost się zmniejsza, obrona narodowa się zmniejsza i tak dalej, i tak dalej. Te programy ubezpieczenia społecznego się zmniejszają. Była taka komisja na ten 9-11, czyli 11 września. No i oni tam tłumaczyli, że pewne sytuacje były nieprzewidywalne. No, w tamtym ten napad terrorystyczny, tych terrorystów muzułmańskich był przewidywalny, no i wszystko było jak na talerzu. No i teraz również jest ten brak wyobraźni. To 11 września to był brak wyobraźni, no i teraz jest brak wyobraźni, no ale obietnice. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że lewacy po prostu obiecują kiełbasę, no i ludzie głosują. Ludzie głosują za tym, żeby mieć kiełbasę. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, nie poddawajcie się, musicie głosować, gdziekolwiek na kontynencie jesteście, głosujcie na normalnych. Widzicie, co tu się dzieje w Ameryce, inflacja jak w Wenezueli. No, dużo ludzi wiedziało, że wybór Bidena doprowadzi do tych rzeczy. No i doprowadził do tych rzeczy. No to także wszyscy ci nienormalni, którzy nie widzieli tego, no powinni zacząć się stukać w głowę i się zastanawiać, jak to jest możliwe, że było nam mówione, a nie słuchaliśmy. Tak? Także wziąć jakiegoś bata i lać się po plecach, założyć włosiennicę i sypać się popiołem. Przekaz dla socjalistów głosujących w Ameryce. No właśnie, musicie wziąć chyba tego bata, założyć włosiennicę i się lać, że głosowaliście na ludzi, którzy doprowadzili do tego, do czego doprowadzili. No, sytuacja na Ukrainie, no to jest pochodna. To jest pochodna tego, że Bidena popiera w Ameryce już 30%. To już praktycznie rzecz biorąc, wszyscy konserwatyści wiedzą, że Biden jest do niczego, no ale już pół demokratów, no niecałe pół demokratów, tam 40% demokratów już rozumie, że jest do niczego. No, Biden zawalił całą sprawę w Afganistanie. Teraz Putin w swoim wariactwie jakimś zrobił to, co zrobił. Myślę, że w sumie to Chiny go przekonały, żeby wszedł na Ukrainę. No i Chiny czekają na to, jak to się wszystko ułoży. Jeżeli po prostu ten kurz opadnie i wszyscy się jakoś tam pogodzą, dojdą do siebie, no to Chiny wtedy zaatakują Tajwan, no bo to będzie powielenie. Trzeciej wojny światowej na pewno nie będzie. Interwencji w tych na Ukrainie na pewno nie będzie. Interwencji na Tajwanie też nie będzie. Na Ukrainie przypuszczalnie są w stanie znaleźć rząd marionetkowy.
tak samo jak i na Tajwanie są w stanie znaleźć rząd marionetkowy. No i pieniądze teraz, standard monetarny, pieniężny zmieni się z dolara. No i Ameryka po prostu może tąpnąć. Ameryka może tąpnąć. Jest nadzieja, że te 2022 wybory to jeszcze jakoś się to odkręci i że 2024 wybory też jakoś się odkręcą. Zdrowia dla normalnych.